What is important for you? What is the most important connection between improvisation and provocativity? Yeah, well, and so I'll be talking to you and translating to. Yeah, I know. I have to wait as, sometimes. As well, bo zapytałem Jurena, jakie jest dla niego najważniejsze połączenie między improwizacją a prowokatywnością? Okay, well, I think when you can make a film or an act or a statue in the provocative way, it is more and better and deeper for the client and his problem. It's deeper for the client then? Yeah, and his problem. When you make a statue or a film or a little act about his problem of how he will go along with his problem, it have a lot of impact. Okej, okay, czyli Joren mówi, że jeżeli pracujemy z klientem i dotykamy w jakiś sposób jego problemu, to jeżeli właśnie robimy z tego pewien rodzaj filmu, jakiejś takiej metafory, to wtedy to znacznie lepiej. Yeah, like you mean statue, but it's. And the forage, yes, also, yeah, yeah. Pewnego na przykład filmu, przedstawienia. Metafory, wtedy to dotyka dużo bardziej tego jego problemu i tym lepiej idzie praca. Okay. And when you do so, and you do it with a laughter and a warm heart, people will recognize and feel more of the mirror, the laugh mirror, where you try to bring the client in. Okay. I kiedy coach pracując z klientem robi to w sposób ciepły i pełen humoru, to tym bardziej klient może się przejrzeć w tym takim ciepłym i pełnym humoru lustrze, bo to tak naprawdę w trakcie sesji robimy. Yeah. And when I did this research about improvisation teachers and provocative coaches, they for 80% they do the same thinking, the same way of acting and reacting on the client. So it's help you very much to become a better provocative therapist. Kiedy ja robiłem takie rozeznanie, takie badania na temat i nauczycieli improwizacji i improwizatorów i coachów prowokatywnych, to w 80% i jedni i drudzy kierują się tymi samymi rzeczami, tak? Pracują w bardzo podobny sposób. Dlatego improwizacja i doświadczenie improwizacji może wydatnie pomóc w tym, żeby być lepszymi coachami prowokatywnymi. So, and that's why I like it a lot. Dlatego Joren tak bardzo lubi właśnie łączyć prowokatywność z improwizacją.